Witajcie kochani. Popołudniowa herbatka z całym światem. Popołudniowa, bo słońce właśnie zachodzi. Witajcie, witajcie. Zapraszam na popołudniową herbatkę. Rano witałam cały mój świat. Teraz zapraszam na herbatkę. U nas posłuchajcie trochę hałas. Kończą się żniwa, jeśli chodzi o kukurydzę. Także z wózka z pól kukurydzy po prostu trwa po prostu, i chwała Bogu, że nie w nocy, to do za chwilę. Patrzcie, jak ładnie, patrzcie, jak pięknie słońce świeci. A miało padać od dziś w nocy, od drugiej, później koło siódmej, później o piętnastej. Piętnasta minęła jest za dziesięć, siódma za, no, za dwanaście, dziewiętnasta, dalej nie pada. No cóż, czekamy na ten deszcz. Witam, kochani, witam. Już jestem. Już jest lepiej? <grymne> Witam z popołudniową herbatą, już prawie przedwieczorną. Mm, czarna herbata z cytryną. Pokazywałam wam niebo. Zapowiadają ten deszcz, zapowiadają. I gdzie ten deszcz jest? Gdzie on jest? Pewnego dnia chyba przyjdzie bo tak przeglądamy, jak to ten weekend zapowiadają, posłuchajcie, gdzie nie spojrzę, w Polsce deszcze, Bodenzi deszcze, Berkesgaden deszcze, Boże, u nas też, no to nie wiem, czy to ten weekend będzie deszczowy, czy nie będzie deszczowy. I tak sobie myślę, <grytanie> witam cały mój świat wieczorno, wieczorową porą, że mimo różnego wieku, Praktycznie mamy te same problemy. Zobaczcie. Jak nie problem z rodzicami. Nie, to jest tak. Najpierw mówią, ach, dzieci to jest problem. Małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. Ale dlaczego nikt nie powie, że później dzieci mają problem z rodzicami? No tak, i to wcale nie jest takie proste. I tak, i rodzice mają problem z dziećmi, i dzieci mają problem z rodzicami. Czy jest tak w życiu idealnie? Nie. Jest tak różnie. I te charaktery mamy takie ciekawe. I każdy jest inny i w każdej rodzinie jest rodzeństwo takie czy inne. Jeden jest taki, drugi jest inny. I jak to wszystko pogodzić? To wcale takie nie jest proste. Witam Jadwigę. Jadziu, dobry pomysł, miałam. Zobacz, jak mi przyszło. Witam Mariolę. Jedną, drugą i trzecią wszystkie panie Mariole Szanowne witam. Sylwusiu, zielona wróżko, witam. No rano witałam wróżki czarodziejów, ale teraz też, że witam, bo przecież, kochani, czarujemy ten świat jak możemy. A czy czarodzieju? Czarujemy, czarujemy, czarujemy. I jak tak czarujemy, to tak się fajnie dzieje. A jak tak myślimy, że o, jak ciężko, o, plecy bolą, o, tamto boli, i serce boli, i dusza boli, w ogóle, jak to jest ciężko na tym świecie, to posłuchajcie, te chmury tak i to. A jak mówimy, wow, no dobrze, jakoś sobie poradzimy, będzie dobrze, na pewno będzie dobrze, mamy wiarę, mamy ufność, mamy nadzieję, to tak właśnie ten deszcz, te chmury. Oczekujemy tego deszczu, a tu hmm, ząk. Nie ma chmur. Miały być o 15, miał być o 7, o 15, o 19, a tu dalej nie ma. I nagle się okaże, że jak od poniedziałek się zastanawialiśmy, czy w niedzielę, że och, jaki ten weekend następny będzie deszczowy, to nagle się okaże, że przyszłość jest ciekawsza niż sobie wyobrażamy. I miało być tak od wtorku u nas deszczowo. Wtorek minął, środa, koniec się już prawie, koniec dnia w środę jest, jutro czwartek. Ale czy ten deszcz będzie, czy nie będzie? <noise> I tak mamy z tymi naszymi problemami w głowie. I teraz tak, jak y, dobrze jest mieć kogoś, z kim można porozmawiać i podzielić się, no to trzeba też mieć zaufanie do takiej osoby, ale oczywiście tą relację buduje się takimi małymi kroczkami. Bo najpierw się dzielimy tym, a później się dzielimy tamtym, a później dzielimy się jeszcze czymś innym. No ale oczywiście z daleka od tych naszych szczerze <ścoughs> szczerych <ścoughs> szczerzących zęby przyjaciół i to jest takie fajne jak ja się napisać dzień dobry witam wszystkie Janny że jak się przeprowadziła na Mazury, wszystkie tak zwane przyjaciółki odpadły. I też mamy taki przykład w rodzinie, jak młoda dziewczyna się przeprowadziła 100 kilometrów z jednego miasta do drugiego i mówi wow, wow, ci wszyscy moi znajomi będą przyjeżdżać, będziemy jeździć, będzie tak w fajostku, tak to... Posłuchajcie, minął rok, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, no już teraz to ze 12 lat, i nikt nie przyjechał. No bo nagle się okazuje, jacy są fajni ci przyjaciele. Bo to tak czasem wydaje nam się, mamy takie wyobrażenie, że wow, jaki to straszny przyjaciel. I może rzeczywiście słowo straszny jest tutaj na miejscu. Po prostu koleżanka. Po prostu kolega. I posłuchajcie, jak nic od siebie nie oczekujemy, wtedy ta przyjaźń rośnie, a się wspieramy. Czyli jak to zbudować taki... No, związek to jest taka, wiecie, dla mnie słowo związek to się kojarzy Związek Radziecki. Ale taką relację nie, taką przyjaźń. Jak się buduje przyjaźń? Powoli małymi krokami. I ja zawsze się śmieję, że ja lubię etap wojny. Wojny w sensie takich różnych działań nieoczekiwanych, prawda? W życiu jakimś nagle mówimy, wow, normalnie jakieś takie te problemy, normalnie prawdziwa wojna, prawdziwa tutaj tego. W tym naszym małym świecie, bo o takiej wojnie mówię. I wtedy się okazuje, kto jest za, a kto jest przeciw, na kogo możemy liczyć. I miałam tak raz w swoim życiu, że miałam taką sytuację, jaką miałam, i nagle się okazuje, że ten mój brat, na którego w ogóle nie, nie uważałam, że mam w ogóle na niego liczyć, no po prostu przyjechałam, podzieliłam się tak nieoczekiwanie, i nagle się okazało, że to on pomógł. I to jest taki mój przykład. I to tak jest, posłuchajcie, wiele, wiele takich osób, takich sytuacji, że nagle jesteśmy mile zaskoczeni. Ale sztuką jest, sztuką prawdziwą jest umieć poprosić na przykład o pomoc. Czy możesz mi pomóc? I tak ja dzisiaj w, w pracy, posłuchajcie kolega jednego, drugiego, mówię: Posłuchajcie, ja mam do Was prośbę. Jak ja się do Was odzywam po niemiecku to proszę poprawiajcie mnie, no bo jak ja mam ten język wyszkolić? Ile mówię, to mówię, czy tak mówię, czy inaczej, ale czy to jest aż tak poprawnie, to nie wiem do końca, prawda? Także buduję te zdania, używam jakiejś tam oczywiście części mowy, części zdania, w tym i z powrotem, tutaj taki szyk, tak? Ale posłuchajcie, jeżeli nawet takie jakieś proste sformułowania, jakieś takie na zasadzie Schönen guten Morgen, takiego... A to wysłuchałam w radiu! <noise> jak jadę do pracy? I zobaczcie, jak to budujemy. Budujemy te nasze przyjaźnie, te nasze koleżeństwa takimi małymi kroczkami. Małymi, bo później, jak są małe kroczki, to nagle się okaże, że jest piękny i duży. I ta duża pomoc nagle przychodzi nieoczekiwanie. Ha. A przecież wiele razy mieliśmy tak w życiu. A jak jest, no kiedy najgorzej serce boli. No, naj, najgorzej to serce boli. <noise> no, słuchajcie, jak się nagle okazuje, że no tutaj uważamy, że liczymy na tą osobę, na taką czy nie inną. Oczywiście nam bliską. Nam się wydaje, że ona jest nam bliska, ale to jest spojrzenie z naszej strony. Ale tej drugiej osobie to wcale się nie wydaje, że my jesteśmy im tak blisko, jej tak blisko tej osobie, prawda? Ile razy tak było? No i co z tym wszystkim zrobić? Mieć nadzieję i być sobą. I być szczerym w tym, co się robi. Jeżeli masz skłamać, to nie mów. Poczekaj, dobierz słowa i wtedy powiedz. Albo zacznij, tak rzucać hasełka. Bo to posłuchajcie, czasem są sytuacje, że mamy coś do kogoś, to się ciągnie latami, a w sumie to nie wiadomo o co chodziło. No nie wiadomo. Jak było, naprawdę, bo już po prostu wszyscy zapomnieli. Albo jeszcze jest tak, że tylko ta jedna strona pamięta, bo tamta w ogóle zapomniała. W ogóle nie pamiętasz, że w ogóle taka sytuacja była. A tu jakieś lata mijają i tak gdzieś pielęgnujemy w sobie jakiś taki, taki jakiś, no nie chciałabym używać słowa nienawiść, taki jakiś upór, taki jakiś, tak trzymamy tę energię, gdzieś tam puśćmy, posłuchajcie, puśćmy. I wtedy zadzieje się. I zobaczycie się, i to jest wtedy, i wtedy dzieją się cuda. A dlaczego to są te cuda? Dlatego, że one są nieoczekiwane. Nieoczekiwane. I nikt, i byśmy myśleli tam, nie wiem, pięć lat na ten temat, i byśmy tego nie wymyślili, co się właśnie zadzieje. I to jest właśnie ten cud. Tak, jak jeszcze posłuchajcie parę lat temu. Kto by powiedział, że w ogóle będzie jakaś wojna w Europie? Że już tak są wszyscy mądrzy, już tak są dorośli, i tak już wszystko było. A tu nagle wojna. Hm? Wojna. A tak naprawdę, początek tej wojny, a teraz, i jak to wygląda, i jak to się dzieje, to jeszcze dopiero wszystko przed nami. Co jeszcze wyjdzie? Jakie informacje wyjdą, i jak to jest tak naprawdę? Bo zobaczcie, nie mamy informacji. To teraz tak jak się śmieje, że. Wczoraj czy przedwczoraj czy, czytam tutaj artykuł w niemieckiej prasie, że cena prądu w Niemczech 1000 euro megawattogodzina, ale spadła na 500. Ale to posłuchajcie, to co się zadziało, że wzrosła do 1000, to słońce przestało świecić? Czy kopalnie zalała woda wszystkie? Wiatraki nie, nie tak powiem, wiatr nie wieje? No nie, to jest taka manipulacja, prawda? Zobaczcie, i to tak jak mówią, że jest podwyżka plus emisja, zapłata za emisję. No jak to emisję? No to jest podatek od powietrza. <noise> Ktoś sobie wymyślił podatek od powietrza. Płacimy za oddychanie, bo płacimy za to plus za emisję. I jakbyśmy tego nie nazywali, posłuchajcie, to jest dopiero podatek. To ile mamy takich podatków, o, o których nie jesteśmy świadomi? Ale kochani, życzę Wam spokojnej nocy. Jak macie ulubiony napój, to zapraszam, wypijcie. A może macie chęć po pracy, po prostu napić się dobrego, zimnego piwa. A ja posłuchajcie, jestem w tych Niemczech już trzy lata. No, już minęło trzy lata, jak jesteśmy w Niemczech, i posłuchajcie, no niestety, nie nauczyłam się pić piwa. Tak jak się nie nauczyłam, przez tyle lat mojego życia palić papierosów, ale może jeszcze jest szansa. Może pewnego dnia się nauczę. <grywa> Oczywiście był, znaczy żart. No nie wiem, człowiek nie zna dnia ani godziny. No może pewnego dnia zacznę palić papierosy i powiem, kochani, nauczyłam się palić papierosów. Ha, ha. Może Anusz Widelec, to papa, pozdrawiam. Moja imieniczko. halo, 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 panie Łukaszu, hu, 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 hu. Tam Śląsk też pozdrawiam, pozdrawiam, Gorzów Wielkopolski. Halo, Halo Częstochowa, już pozdrawiam, ale oczywiście całą Częstochowę pozdrawiam. Warszawę, Anusią też. I Radom też. I kochani moich sąsiadów, Paulinko, Ewelinko, i w Polsce, i za granicą, Joasie, w Sydney. Cały świat pozdrawiam. pa, Dobrej nocy.